Jest plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta albo w jakiś sposób sama zarabiać pieniądze. Tak dużo, no nie, żeby nie musieć pracować i w ogóle. I ostatnio się spotkałam z takim piłkarzem, kurwa, Lecha. I on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia jakby z tego Lecha, no nie? On jest takim super AMG. I wszystko było dobrze, już się spotkaliśmy trzeci raz. I kurwa, czaisz, że ten Kese zna jego kolegę, bo Kese kiedyś grał w piłkę nożną, ale to tak, wiesz, tak dla zajawy, no nie? Gdzieś tam w Zielonej Górze. I się okazało, że ma kolegę w Zielonej Górze, który jest kolegą tego mojego piłkarza. I kurwa, czaisz, że Kese na mnie właśnie napierdoli jakieś głupoty, że kurwa, to się puszczam w ogóle z całą Warszawą. I takie naprawdę z dupy. Piłkarz. I znowu do mnie wypisuje. Czemu nie odpisuje w ogóle? Bo mi reaguje na relacje. Pisze, nie wiem, ale masz fajne w ogóle jakieś takie rzeczy. No i cześć, że on to powiedział temu mojemu piłkarzowi, ten inny. I teraz ten piłkarz już nie chce się ze mną, kurwa, spotykać, bo uwierzył w to i w ogóle. I jestem taka zła, bo kurwa, ten sami rozwalił wszystko. A było spoko z tym piłkarzem, bo on jest strasznie głupi i on to normalnie już mi gadał takie rzeczy w stylu, no jakbyś była moją żoną i w ogóle czaisz to, przecież ja bym nie musiała nic robić. No dobra, no ja teraz mam plan B. Słuchaj tego. Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Stew. A kurwa, Stew to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz jebany. Więc dzisiaj się widzę z tym Stew, a ten Stew jest milszy od tego piłkarza, bo ten piłkarz jest taki, że kurwa coś się stało, nie mogłem odwieźć, to mi kurwa zamówił taksówkę do z Poznania do Koninę, to jest 100 km i musiałam zapłacić, dołożyć 100 zł na tę taksówkę, bo mi dał za mało hajsu i teraz mi nie chce jakby oddać tej kasy. Cześć, że to chodzi, że mu ciągle przelał i w ogóle. On nie chce tego oddać. No a Stew jest taki miły, że on ma wyjebane, odwołał jakieś tam nagrywki i do mnie jedzie kurwa 3 godziny pociągiem do Konina. No więc mam teraz taki plan, że zobaczę się z tym Stew i w ogóle. I Stew za... Ej, no bo serio, ja ostatnio płakałam przez to, że ja muszę iść do szkoły i w ogóle i pewnie i tak nawet jak zostanę tym architektem, to i tak nie będę jakoś super dużo zarabiać. I jeszcze bym musiała ciężko bardzo pracować i się uczyć. Wiesz ile? Będę się musiała uczyć chyba 7 lat? No 7 lat, słuchaj tego. 4 lata magisterki i potem... Nie, najpierw 4 lata inżyniera czy coś takiego i 3 lata magisterki. Kurwa, to mnie nie... 26 lat, jak ja dopiero będę takie... spoko pieniądze zarabiać. Ja bardzo nie chcę i naprawdę ostatnio płakałam i moja mama wyszła do pokoju i się spytała, o co chodzi nawet. No. Ale jakiś Stew mnie kurwa wypromował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim. Cześć, a o, ja mu się tak podobam, że on to mi nawet pisze, że... Bo ogólnie typiara mnie wykiwała i miała ze mną mieszkać w Warszawie, a kurwa ta ze mną musiała sobie wynajmować pokój, bo ona jednak nie idzie do tej Warszawy. I teraz musiała z tymi ludźmi kurwa pokój wynajmować, a czaisz, że ten Stew, to on na mnie normalnie z tekstem, że on ma mieszkanie w Warszawie i on może wynająć jakoś tak mega tanio, ale to, że się znamy pokój i w ogóle, i no, on to wszystko dla mnie normalnie zrobi. I to jest mój plan B. Nie mam jeszcze planu C, ale też trzeba mieć jakiś zapasowy plan, bo serio, Masza, ja po prostu, no nie, może będę właśnie aktorką porno, chociaż aktorki porno w ten... W Polsce zarabiam bardzo chujowe pieniądze i chujowe są jakby pornosy po polsku. Nie wiem, co mam zrobić.